Moim gościem dzisiaj jest pani Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konkursu Być Polakiem. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. I za chwilkę do nas dołączy również pan Marek Machała, który jest koordynatorem generalnym tego konkursu. No i właśnie temat konkursu Być Polakiem jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Pani poseł, czy możemy na początek powiedzieć, o czym jest ten konkurs, do kogo on jest skierowany, no bo to już jest 13. edycja konkursu Być Polakiem. Jest skierowany do dzieci i młodzieży, do tych wszystkich osób, które mieszkają i żyją poza Polską, ale których serce jest w Polsce. Ja wiem, że to takie może jest górnolotne, ale tak naprawdę jest. Bo przez te 13 edycji, kiedy uczestniczyło w konkursie tysiące młodych ludzi, młodych Polaków, przekonaliśmy się, że ich serca naprawdę są zakorzenione w Polsce, tak bym to nazwała. Mhm. A czy możemy powiedzieć konkretnie, kto może wziąć udział w konkursie i na czym ten konkurs polega, jakie są kategorie? Bo to jest konkurs dla uczniów szkół polonijnych, czyli generalnie dla dzieci, polskich dzieci, tak jak pani powiedziała, które mają serce w Polsce, a które żyją poza granicami kraju, czyli również dla dzieci, tutaj uczniów polskich szkół w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. To jest dla dzieci polskich, dla dzieci pochodzenia polskiego, które często mają inne obywatelstwo, które bardzo często mają także rodziców, tylko jedno z rodziców jest polskiego pochodzenia albo Polakiem, a drugi rodzic może być i może mieć inne obywatelstwo, inną narodowość, ale nie tylko ten konkurs jest nie tylko dla dzieci, które uczestniczą do szkoły polskiej, chociaż to jest niesamowicie ważne, aby dzieci, które mają rodowód polski, do szkoły polskiej chodziły, poznawały język polski, bo nie ma silniejszej kotwicy niż język. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci nie zostały wynarodowione, czyli gdzieś zostanie odcięte ich pochodzenie, nie będą wiedziały skąd, będą bardzo ubogie. Dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest, żeby do szkoły polskiej chodziły, a nasz konkurs Być Polakiem ma umacniać, ma ich przekonywać, ma im dostarczać argumentów, jak bardzo warto uczyć się języka polskiego, jak bardzo warto sięgać do korzeni, poznawać historię swojej rodziny, poznawać dziadków, a może z opowiadań, ze zdjęć także pradziadków, bo wtedy człowiek się czuje bardzo bogaty, bo w tej historii zawsze jest dużo faktów, czasami wesołych, dowcipnych, czasami bardzo poważnych, ale ważnych. A jakie zadanie jest dla uczniów do spełnienia w tym konkursie? W tym roku, więc jeszcze pani redaktor pytała, w jakim wieku. Otóż od 6 do 22 lat. I zaraz wytłumaczę, dlaczego to jest możliwe, że taki duży rozbieg jak gdyby wiekowy. Otóż dla dzieci 6-9 lat, dla takich nie maluchów, bo 9 lat to już jest poważna osoba, te dzieci przygotowują pracę plastyczną. Pocztówka z Polski, jaką chciałbyś otrzymać albo jaką chciałbyś wysłać. Dzieci starsze, 10-13 lat. Historia mojej rodziny. To jest bardzo wdzięczny temat. Przed wieloma laty, teraz na początku, 3. czy 4. edycja, był temat, jak dziadek poznał babcię. Pani redaktor, to był po prostu festiwal wspaniałych historii rodzinnych. Dziadek pojechał jako górnik do Francji, a mama była w Belgii. Spotkali się na potańcówce, a potem była wielka historia i bardzo romantyczna. Takich historii, czasami także bardzo smutnych. Smutnych dlatego, że na przykład była wojna. I to babcia uratowała życie dziadkowi, który był ranny. Ona go prawie że z pola bitwy przyniosła na plecach. Wie pani, to są wzruszające historie. A ważne jest także to, że gdyby nie ten konkurs, one by gdzieś zginęły. My staramy się ocalić od zapomnienia te piękne historie rodzinne. I w tym roku właśnie ta grupa 10-13 lat będą pisali historia mojej rodziny. Jaki to będzie aspekt? Pozostawiamy wolność. Wreszcie 14-16 lat. Spotkanie z Polakiem, który jest dla mnie wzorem, bohaterem, idolem. Każde z tych określeń. Wzór, bohater, idol. To inne treści. Jesteśmy ciekawi.
Czy będzie to tylko Lewandowski? Dla chłopców pewnie często, ale mnie się wydaje, że mamy bardzo wiele. W samym Stanach Zjednoczonych, w samym Chicago mamy tak wiele osób, tak wielu Polaków, którzy mogą i w historii, i współcześnie, którzy mogą być wzorem do naśladowania, a może także bohaterem. I znów jesteśmy ciekawi, co ten konkurs przyniesie. I wreszcie grupa najstarsza, bo to już są grupa druga, trzecia i czwarta, są prace literackie. Jestem Polką, Polakiem, ale także obywatelem świata. Chcielibyśmy to bardzo trudno. Tak się często mówi, że jestem obywatelem świata, ale jesteśmy także Polakami. I pokażmy, co to znaczy. Zapraszamy koordynatora generalnego, zaraz nam pokażę plakat tegoroczny. Także jesteśmy już we Polsce. Dzień dobry, panie Marku, pan Marek Machała. Dzień dobry pani. Dzień dobry, tak, Marek Machała. I ja już mówię ostatni temat, to są prace filmowe. Przybywa ich i bardzo się cieszymy z tych prac filmowych. Tegoroczna praca filmowa brzmi: czy jest w twoim otoczeniu ambasador polskości? I pytanie, a może ty nim jesteś? Powiedz, co to znaczy być ambasadorem polskości, gdy się mieszka tak daleko jak w Chicago. I chciałam jeszcze podziękować, skoro zaraz będziemy na plakacie, podziękować za wykonanie tego plakatu naszej jurorce z Holandii, pani Małgosi Lubbers-Dąbrowskiej. Zaraz plakat koordynator pokaże. Ale ja ze swojej strony chciałabym ogromnie podziękować Chicago. To wielka szkoła i pani Ania Dunajewska, która jest jurorem i to jest wielkim przyjacielem. To pani Ewa Koch, która także prezes nie stowarzyszenia, tylko zrzeszenia nauczycieli. I która jest także w Stanach Zjednoczonych, która jest także, to Łucja Mirowska-Kopeć, która jest też jurorem. Macie państwo bardzo liczną reprezentację i co roku macie bardzo wielu, Chicago ma bardzo wielu laureatów, a o czym i wyróżnię, o czym to świadczy, że Chicago jest miastem, polskim miastem bardzo patriotycznym. To prawda, jesteśmy tutaj bardzo silni. A jeśli już uczniowie zechcą się zgłosić do udziału w tym konkursie, to w jaki sposób mogą wysłać te swoje prace i do kiedy? Prace są trzy rodzaje prac. Prace plastyczne w grupie pierwszej, tej najmłodszej, 6-9 lat. I te prace muszą być wysłane niestety pocztą tradycyjną, dlatego że niestety internet trochę jakby niszczy jakość prac. A przy pracy plastycznej jest to bardzo ważne, a poza tym nie wszystkie prace plastyczne są w formie rysunkowej czy malarskiej. Czasami są to prace przestrzenne, no i one wymagają niestety poczty tradycyjnej. Prace w grupie drugiej, trzeciej i czwartej są wysyłane wyłącznie drogą e-mailową na adres bytspolakiem2022@gmail.com. Natomiast prace z piątej grupy są również wysyłane mailem na adres bytspolakiem2022@gmail.com, ale przez WeTransfer. Ostatecznym terminem nadsyłania pracy jest 20 marca. Te wszystkie materiały można zobaczyć na stronie internetowej bytpolakiem.pl, jak również na Facebooku, prawda? Tak. Ja jeszcze jedną rzecz chciałabym dać, jeśli mamy chwilę czasu, a mianowicie konkurs ma to do siebie, każdy konkurs, że kończy się wielką galą i wręczeniem nagród. A tych nagród jest wiele. Tą najważniejszą dla laureatów to jest przyjazd do ojczyzny, przyjazd do Polski, spotkanie z Polską tak w sposób niezwykły, w Zamku Królewskim, który jest sercem Polski, odbudowany cudem przez Polaków i piękny, w najpiękniejszej sali. To jakież uznanie dla tej młodzieży, że spotykają się w sali balowej, w tej sali złotej, czy naprawdę pięknej, z której możemy być dumni i tam z rąk najwyższych osób piastujących najwyższe urzędy odbierają, cóż, flagę polską. Powiem, pozwoli pani, że powiem tę historię, którą często opowiadam, którą opowiedział pan profesor, prezydent Kaczorowski. Otóż gdy był młodym chłopcem i harcerzem, był na obozie w Stanach Zjednoczonych i na tym obozie
było wiele przedstawicieli drużyn harcerskich z wielu krajów. Każda drużyna miała swoją flagę. Pewnego dnia przyjechał policjant do kierownika i powiedział: flaga amerykańska wisi niżej niż inne flagi. Bardzo szybko ta drobna usterka została naprawiona i pan prezydent Kaczorowski konkludował. I wtedy zrozumiałem, co to znaczy być Polakiem. To znaczy zawsze myśleć i dbać o to, aby flaga polska wisiała na równi z innymi flagami. To istota tego konkursu. Właśnie o to dbamy. Właśnie staramy się dostarczyć tak wiele argumentów, że możecie, kochani, chociaż jesteście gdzieś daleko, na innych kontynentach, być dumni z tej swojej ojczyzny, z Polski i dbać o to, żeby nasza flaga była zawsze nad innymi flagami. I dlatego też tę flagę otrzymuję. Ale poza tym są takie piękne nagrody jak wycieczka po Polsce. W tym roku zwiedzali różne polskie stolice, bo to była Warszawa, to była Częstochowa, Duszkowa, stolica Tatr i Zakopane, czyli najpiękniejsza stolica Tatr. No, myślę, że byli zadowoleni. Do nas przynajmniej takie sygnały dotarły, a my już koordynator głównie myślę o tym, gdzie też w tym roku pojadą na wycieczkę. Pani redaktor, i ostatnie słowo. Czy pani wie, jakąś to jest wielka radość, to spotkanie integracyjne? Te przyjaźnie przetrwają, a internet daje możliwość porozumiewania się wszystkich. Na wszystkich kontynentach. Więc oni się nie rozstają. Oni sobie tylko mówią do widzenia i do zobaczenia. Dlatego warto wziąć udział w tym konkursie, chociażby po to, żeby odwiedzić Polskę. Miejmy nadzieję, że sytuacja, którą mamy, mówię tutaj o epidemii koronawirusa, pozwoli na to, żeby taka wycieczka mogła się odbyć. Jeszcze chciałam zapytać, bo konkurs Być Polakiem to nie jest tylko konkurs dla uczniów, prawda? Jest to również konkurs dla nauczycieli. Bardzo ważne jest to, jak uczymy polskiego, bo tych lekcji jest mało. Te lekcje z przyczyn zasadniczych. Dzieci są genialne i bardzo pracowite. Nauczyciele są wspaniali, ale to tylko sobota czy tylko piątek. Raz w tygodniu ileż można się nauczyć. Więc tak ważne, żeby ta lekcja to była taka perła. Stąd propozycja, aby nauczyciele dzielili się swymi dobrymi praktykami. I dlatego zapraszamy nauczycieli do konkursu dla nich na konspekt. Najlepiej, najlepszej lekcji, najlepszej w ich rozumieniu, to znaczy mają pewien problem gramatyczny, który im się tak łatwo sprzedaje uczniom, gdzie uczniowie tak łatwo, nawet trudny problem chwytają i chcemy, żeby się tym dzielili. Chcemy to, zbieramy te konspekty, nagradzamy, wydamy te konspekty, pod autorstwo każdy ma już zapewnione, ale niechże cały świat korzysta. A w tej chwili chcemy nagrodzić, tak jak co roku już od wielu lat, tych nauczycieli, którzy przyślą najciekawsze konspekty. Więc zapraszamy także wszystkich nauczycieli polonijnych, a muszę dodać, że nauczyciele polonijni w Stanach Zjednoczonych są niezmiernie kreatywni. Wielokrotnie byłam na zjazdach i gdy przedstawiali te swoje pomysły, to było naprawdę bogactwo pomysłów metodycznych. Mm-hmm. I tutaj, jeśli chodzi o nauczycieli, to swoje konspekty mogą wysyłać na adres konkursdlanauczycieli@gmail.com, prawda? Gmail.com, tak. Konkurs dla nauczycieli, @gmail.com, tak. Jeszcze przypomnę adres dla uczniów, bytpolakiem2022@gmail.com. I tutaj ważne, że termin nadsyłania prac mija 20 marca tego roku, dlatego jeśli uczniowie muszą wysłać te prace pocztą tradycyjną, to warto się pospieszyć, żeby one dotarły na czas, prawda? Jeszcze takie pytanie do pani poseł. Dlaczego pani poseł się zaangażowała właśnie w ten konkurs? Jaka jest tutaj pani rola? To jest tak, że konkurs wtedy, kiedy było dziesięciolecie rejestracji Solidarności, pomyślałam sobie, że właśnie są cała Polonia walczyła o tą wolną Polskę. Wiele tych różnych działań umknęło nam, bo to był burzliwy czas, a warto to zebrać. I to była moja przewodnia myśl. Wspomnienie Solidarności w twojej rodzinie. Tak się zaczęło. A potem to było takie naturalne. To jest mój zawód. Pracowałam w Instytucie Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonikum przy Uniwersytecie Warszawskim
zanim zostałam posłem. I właściwie moim zadaniem było kształcenie ambasadorów Polski, takich ambasadorów honorowych, bo to byli cudzoziemcy. Pracowałam z cudzoziemcami, sam miałam dla nich zajęcia, wykłady. Potem, już będąc wicedyrektorem, napisałam program na studia podyplomowe dla nauczycieli, jak uczyć polskiego jako obcego. Właśnie taki zakres metodycznego doradztwa. To były studia dla nie tylko polonistów, no, o różnym zakresie. A potem, gdy zostałam posłem, trudno robić coś innego. To kochałam, na tym się znałam i będąc, pracując od początku, odkąd jestem posłem w Komisji Łączności z Polakami, pomyślałam sobie, że dlaczego nie zaprosić tych młodych? Była tak jak Stany Zjednoczone. W tej chwili mniej Polaków wyjeżdża, jest dużo mniejsza imigracja i bardzo ważni są ci młodzi ludzie, którzy chcemy, żeby odszukali swoje korzenie, którzy byli, którzy dumni, aby mówili dumnie, jestem Polakiem, jestem polskiego pochodzenia, mam wielką historię, ponad tysiącletnią, mój naród ma wielką historię. To przecież piękne. No i chcieliśmy, i teraz im dłużej trwa ten konkurs, tym przekonujemy się, a przecież żyli to Polacy z całego świata. Komitet honorowy to najdostojniejsze osoby z całego świata. Nie powiem już o patronach, bo naprawdę patronami tego konkursu są no, wybitni inne osoby życia politycznego polskiego. Zawsze to jest marszałek Sejmu i nikt mi dotychczas, marszałkowie się zmieniali, żaden z marszałków nie odmówił nam. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest ważne, żeby w tych młodych Polakach budować tę dumę, to poczucie, jak to dobrze, że się ma tę rodzinę polską, że ma się taką historię. I oczywiście jest sinusoida, czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale w sumie ta nasza historia naprawdę no, jest powodem do dumy dla każdego Polaka. Oczywiście zachęcamy raz jeszcze do wzięcia udziału w tym konkursie, konkurs Być Polakiem, do wygrania bardzo ciekawe nagrody, w tym wyjazd do Polski. A ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Przypomnę jeszcze tylko, że moimi gośćmi byli pani Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP oraz pan Marek Machała, koordynator generalny konkursu Być Polakiem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Po raz pierwszy się w nowym roku spotykamy, więc najlepsze życzenia dla całej Polonii na ten nowy rok, obyśmy się pozbyli COVID-u i wszystkich jego odmian, obyśmy nie ćwiczyli całego alfabetu greckiego, a już jesteśmy przy omikronie, więc może to już niedługo i z takimi życzeniami. To jest najważniejsze, zdrowie i żebyśmy powrócili do normalności i tego Państwu życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.